Szanowni, dobry wieczór. Chciałem nagrać streszczenie tego, o czym rozmawialiśmy na dzisiejszej lekcji. To będzie krótkie streszczenie, no bo drugą część streszczenia to jest po prostu ten film, który nagrałem do trackera i ten film też załączę do streszczenia lekcji. I myślę, że do pracy domowej także, bo praca domowa, no oprócz rozwiązania zadania, będzie polegała na tym, żeby jakoś zapoznać się z tym trackerem i go tam obwąchać. Ci, którzy będą chcieli, to będą mogli sobie go zainstalować i nawet spróbować za jego pomocą coś zmierzyć. Bardzo do tego zachęcam, ponieważ to wymaga siły sprawczej i siły takiej naprawdę sprawczej, wychodzącej poza rozwiązywanie zadań w zeszycie ćwiczeń. No i myślę, że być może niektórzy z Was będą chcieli pokazać, że tę siłę sprawczą posiadają po prostu. Tak na spokojnie. A jeżeli coś się nie uda, to zawsze można mnie zapytać. Ja chętnie pomogę. Być może też ktoś z Was zgłosi się jako ekspert do od trackera i będzie mógł pomagać koleżankom i kolegom. Bardzo do tego zachęcam. No więc zaczęliśmy od tego, to znaczy sprawa ekonomii już jest w innym filmie, a teraz wracamy do ruchu. Zaczęliśmy od takiego wykresu typowego ruchu jednostajnego, typowego, ponieważ wykresem zależności drogi przebytej przez ciało od czasu jest linia prosta. No i chciałem Wam tylko zwrócić uwagę na to, że tutaj oczywiście jednostki są jakieś umowne, nie specjalnie zwracałem na nie uwagi, ale jakie to są, czy to są sekundy, minuty, czy godziny, czy lata, wszystko, no lata pewnie nie, jeśli chodzi o drogę. Natomiast przynajmniej nie w takiej typowej sytuacji, z którą mamy do czynienia na co dzień. Natomiast droga, nie wiadomo, czy jest w metrach, czy kilometrach, to nie jest istotne. Istotne jest to, że jest ta linia prosta i ta linia prosta ma taką ciekawą właściwość, że jeżeli tutaj odłożymy sobie jakąś stały przedział czasu, na przykład 3 centymetry, tak? 3 grube, te grubsze kreski i drogę, jaką w tym przedziale czasu przebywa nasze ciało, to w tym wypadku 1 centymetr, to niezależnie od tego, gdzie byśmy mierzyli tę drogę, w którym momencie, czy tu, czy tu, czy tu na samym początku, to ona zawsze będzie taka sama. Innymi słowy, w tym samym odcinku czasu ciało przebywa zawsze taką samą drogę. No i możemy to tutaj sobie zapisać jakoś, że ruch jednostajny ma taką własność, w takich samych odcinkach czasu. Może wydłużymy to sobie. Teraz to można wydłużać. Nie wiadomo, czy się uda. O, właśnie. Ciało przebywa, czy pokonuje, jak już chcemy, jakiego słowa chcemy użyć, taką samą drogę. No, to jest jakby zrozumiałe, bo ruch jednostajny odbywa się ze stałą szybkością. Innymi słowy, przyrost drogi do przyrostu czasu, ta literka, ten trójkącik tutaj to jest delta, duże delta, duża grecka litera delta. Przyrost drogi do przyrostu czasu jest zawsze taki sam, dlatego że szybkość jest zawsze taka sama. No, to znaczy, że w tym wzorze droga równa się szybkość razy czas. A, to powinno być T, już rozumiem. Ktoś mi zwrócił uwagę, że używamy T. Tak, oczywiście, że to powinno być T. Droga równa się S równa się V razy T, to jest wzór prawdziwy wtedy, kiedy ta szybkość jest stała. No i drugą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest zadanie domowe. To jest zadanie domowe do wykonania. Tu się przesunę. Trzeba rozwiązać takie zadanie. Wszystko, co jest potrzebne do jego rozwiązania, powinniście mieć na świeżo, w notatkach, w głowie. To, co jest nowością, to to, że możecie śmiało dyskutować ze sobą na temat rozwiązania tego zadania.
jakby zadanie nie polega na tym, żeby zrobić je samodzielnie, tylko żeby zrobić je dobrze i jakoś sensownie uzasadnić w notatce, którą trzeba będzie tam pewnie opisać w pliku albo na przykład wkleić w pliku zdjęcie notatki w zeszycie na temat tego zadania, żeby opisać ten sposób rozwiązania w taki sposób, żeby mnie do tego rozwiązania przekonał. No i to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj. Dziękuję bardzo.